Cześć, cześć, z tej strony Jerek82, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z Red Dead Redemption 2. Moi drodzy, mamy dwa zadania do wykonania, kolejne. Albo możemy iść tu do Michasia, albo możemy, więcej, bo jeszcze możemy iść na ryby. Ale nie, pójdziemy do Michasia, od Michasia zaczniemy. Zobaczymy, co nam Michaś powie ciekawego. Okay. Blessed are the peacemakers, for they shall be called... Hey, Molly, where's Dutch? Well, however it goes. I'm not sure all that line of thought serves you or me very well. That's because, Cowpoke, you are a man of profoundly limited intelligence. No doubt. Well, you and the old man and Dutch have been running around, digging us ever deeper into shit. Old Mr. Pearson might have gone and lightened the load a little. Pearson! Ain't you curious? I guess. Gentlemen. Dutch. You tell him, fat man. It's peace, Dutch. The O'Driscolls. I mean, I think there's a way. What on earth are you talking about? Get the words out properly, fat man. I met a couple of the O'Driscoll boys on the road in the town. And things were about to get ugly. But you know how I am in a fight, huh? Like a corner tiger. Anyway, somehow it didn't, but we got to talking. And they suggested a parlay to end things like gentlemen. Gentlemen. Combe O'Driscoll. Have you lost your minds? You're always telling us, Dutch, do what has to be done, but don't fight wars ain't worth fighting. They want a parlay? It's a trap. Well, of course. It's probably a trap. But what do we got to lose finding out? Get shot. We ain't getting shot because you'll be protecting us. It's a trap. You shoot the lot of them. If it ain't a trap, that's slim chance. I don't see the point in any of this. It's a chance you've gotta take. I killed Combe's brother a long time ago. Then he killed a woman I loved dear. As you say, it's a long time ago, Dutch. Let's go. You and me, with Arthur protecting us, no one else. What about me? This ain't the time for tigers, my friend. No to idziemy, się pobawimy. Fine. Mount up then, Morgan. Yes, mój Jaśku. Let's go then. O, tamten też ma jakiegoś takiego fajnego konia. Jakiego? Co to za koń? Hold. You know, I've been fighting Combe for so long now, I can barely remember a time when it was different. You're still fighting him now. Make no mistake of that. Here he goes, Doubting Thomas. Is there any plan you ain't sour on? Well, maybe you're right. Just not... To sobie od razu zmienimy na broń. Springfield 4OTN. Broń druga. Dwuboltówka to nie. Rzadki karabin z zamkiem obrotowym. Let's not waste any more lives needlessly. I ain't costing lives here. I'm saving them. What did you say? We had Pinkertons coming after us. Because of Blackwater. And Leviticus Cornwall and his private army. Then who knows when this local hillbilly thing will come to a head, And we really afford to be fighting on all these fronts. And O'Driscoll. There is wisdom in that. I hope so, gentlemen, but... Look, he ain't even going to be the one in danger. We'll get on over there, find a nice perch for you to settle into. You got that rifle, don't you? Yeah, yeah. Then me and Dutch walk right in to the lion's den. Chyba będzie strzelaniny trochę, coś tak czuję.
Okay. Just keep calm, unless I give you a reason not to. Oh, we'll be fine. We got you. I will do my best. Oh, my dear and trusted friend, with you watching over me... Może byśmy się przebrali? Na zimę, nie? Może własny strój. I would walk into hell itself. As would I. Aha, nie mogę się przebrać, bo kurde sobie jadę. No dobra. Kurde, jakiego dacza to... Men on the ridge. Oh, Driscoll's, from the look of them. I don't like having eyes on us. We're close. You'll be the eyes soon enough. Maybe he's right, Dutch. Maybe I have pushed too hard. Got us in the situation. I teraz jakbyśmy się przebrali? Na własny strój? Could have been safer. Własny strój, włożono własny strój. Jak włożono własny strój? Nie włożono własnego stroju. Co oni mnie oszukują? A jeszcze jaki mamy? Bandyta to nie para. No ten miał być własny strój. Coś tu mnie oszukują. A czemu ja mam ten? Przecież on bez kurtki miał być. Po co mi to kurtka? A kapelusze mamy jakieś na zmianę? Mamy kapelusze. Schulera, plantatora. Z bobra. No i gdzie jest ten kapelusz z bobra? Nie ma kapelusza z bobra, ale oszukisty. Plantatora, o. To ja bym pojechał tam na samą górę pewnie, co? I see all those mouths we gotta feed, and I dream too big, caring too much. That's my problem. Caring too much? There's no such thing. This is horse shit from both of you. It might be. No elegancko, dobra, mamy lunatę. Colm O'Driscoll. Might be full of shit. The problem of this great nation, men created equal, liberty, and justice for all. That might be nonsense too, but it's worth trying for. It is worth believing in. Tam kto siedzie? Can't you see that, friend? I don't know. Try. All I ask is you try. O, ale tam na górę, o, jakby tam dostał, to by było elegancko. All right, cowpoke, you're gonna peel off up ahead. We'll be meeting down on the plain. Find a spot just above us where you can keep an eye on things. All right, all right. However this shakes out, let's aim to meet back at the fork in the road afterwards. We'll be there, partner. Dobra, czyli gdzie, na samą górę jedziemy? Chyba tak, co? Albo i nie na samą górę. Albo i na samą górę. O, sępy. Sępy kogo rozdrapały? Nie wiadomo kogo. Zaj, teraz mam lornaczki używać. Ale nie mogę się przekręcić, dlaczego? Coś tu nie halo. O, jedzie trzech. Trzech kontra dwóch. Dutch. No, siemanko. Sure. So, how's your gang doing? They still believing in you? Better world. Pure world. Hmm? How's that coming along? Just fine. Hmm.
How's that score you stole off us? Which one? Oh, I like that. It's like I said, this is a charismatic leader. A lot of heat on us this time. Both of us. Whole heap of trouble. They offered me a price, Dutch, to bring you in. Why didn't you take it? Well, still might. I am sorry about your brother. Yeah, well, I never liked him much. I liked Annabelle. You always loved the ladies, Dutch Vanderlyn. I like that about you. What are we doing here? Go home. Is this thing over? Chyba nie. Chyba też... Chyba też przewidzieli to. I don't know. Colin's got a sense. Handing him over to the lords. I don't know. Strange times. They killed Seamus. Fuck the whole lot of them. With this fella Colin Pratt, we can draw them all back. True. Where'd Colin and Patrick get off to? In a town, I think, to speak the law. That has to be crap. It ain't worth the... He's escaping! Shoot him! A mam coś do tego? Did I kill you? Not yet. No, of course not. Not yet. But I will. Chyba mi nie udało się. A może jednak? Ktoś mnie wiezie. Chyba nasz tygrys. Put his weapons over there. No nie, to nie tygrys. A może? Teraz się wszyscy domyślają. Co, gdzie, po co, na co, dlaczego. Właśnie, kto to jest? Kto mnie uratował, bądź nie uratował? A ten co? Opieprzył moją porcję? Teraz mi przyniesie oblizaną łyżkę? Ty, dziadu, jeden ty? Arthur Morgan. Siemanko. It's good to see you. Hello, Cole. How's Will? Hardly feel it. You will. Septic, say nice. Now, tell me. Fine gun like you. But why you still running around with old Dutch? Could come ride with me and make real money. It ain't about the money, Cole. No, no. It's Dutch's famous car. You killed a whole bunch of my boys. I ain't got no clue what you're talking about. Oh, you lie, my friend. And I thought Dutch preached truth. Let me go, Cole, and end all this crap between you two. We all got real problems now. The way I see it, they get him. They forget about me. They ain't the forgetting sort. If I were you, I'd run as soon as I had the money. Oh, I know you would. Let's see. We lure an angry Dutch in to rescue you. Grab all of you and hand you in. Then disappear. So you only met with him to grab me? Of course. He's gonna be so mad. He's gonna come raging over here. And a whole lot of you. And the law will be waiting for him. Arthur. Arthur. I missed you. Żebra połamane. Trochę tak do góry nogami wisieć to pół godziny i po człowieku to... No nie wiem po co,
nie tak trzyma ten Kolm, czy jak mu tam. Ale zaraz się pewnie okaże, że my jesteśmy super hero. Wyzwolimy się z więzi. Rozhuśta się tak, aby dosięgnąć metodowego pilnika. Proszę bardzo, możesz go użyć do otworzenia czegoś tam było. W lewo, w prawo. Jeszcze. Hop. Proszę bardzo. Jeszcze na psach. Oj. Jaki magiczny worek. Odgrzejamy pilnika, po co? Co on będzie robił? A, rana po kuli. Oj, to będzie bolało. Nie wierzę, że nawet nie krzyknął. Obracaj, kręć. Do góry, do dołu. Coś tu nie bardzo jest to zrozumiałe. O co tu chodzi? O, proch, tak, właśnie, jeszcze wypalimy. Oj, to będzie bolało. Przygotujcie się wszyscy na to. Już mnie to boli. Shoot your hole. I don't want to go to Mexico. I want to go home. Home. Hold on, I'll be back in a minute. What the hell? Nóż do rzucania razy 3, proszę bardzo. A ciekawe, czy oni mi zabrali całą kasę. No dobra, nóż do rzucania. Ej, a mogę go przeszukać dziada, czy nie? Chyba nie, co? Mogę coś jeszcze zabrać stąd? Jeszcze coś ciekawego mamy tu w posiadaniu? Nie. What's he still doing down there? It's one thing torturing a man, it's another thing putting him through stories of the homeland. He better hurry it up. I don't want to be here when the law comes for that side of beef. Kurda. Prisoners out! Don't let him get to those weapons! Co this is the big ty? Time, dead man! Dawaj go lej, dziada. 10 zdrowia, okej. Okay. Ale broni pewnie nie mamy. No dojadą mnie. Nie pokażę się przez jakiś czas, no dobra. Może bym się nie pokazywał, ale na bosaka przez prerię. Czy ja coś oprócz tego mogę? Jakichś przedmiotów? Nie mam nic. Kurde, strzelają. Kariera. Dojedzie mnie, prawda? Ściągnij go. Ściągnij go. Kop. Kurde, koń uciekł, no. A dojadą mnie jakimś, dawaj, szybciej, no właśnie, to nie tak miało wyglądać. Wróćmy do punktu, zobaczmy jeszcze raz, bo ta misja jest taka, że
tak bym powiedział, mało intuicyjna. A mogę? Nie mogę. What's he still doing down there? It's one thing torturing a man, it's another thing putting him through stories of the homeland. Better hurry it up. I don't want to be here when the law comes for that side of beef. Ma broń. Tam stoi mój koń. Pięć noży. Buja na wszystkie strony. Coś tu jest nie halo. Dobra, trudno. Ale coś tu się świeci, czyli tu jeszcze mogę coś podnieść w takim razie. Zużyty. Jeszcze. Co on tu miał? Tam jest ich trzech. Jeden na koniu jedzie, to tamtego zadarujemy. Dobra, chyba ciśniemy stąd, co? Tu jeszcze jakieś bronie są w ogóle w tej szopce, na to wygląda. Czyżby to były moje? Odzyskaj. Gdzieś to było, odzyskaj R. Spadamy stąd. A ciekawe, czy na mapce będzie zaznaczone, ile ich jest. No jest, patrzcie. Trzech. Raz, dwa, trzech. Może byśmy ich otłukli wszystkich po kolei. Co wy na to? Tylko po cichu. I najlepiej gdzieś po ciemnicy jakoś, nie? Tylko kolega słabo wygląda. Się napijemy. Ale to też nie to. Czekajcie, to będzie z tego. B. Żarełko. Najemy się dobrze. Ale czemu on dalej ma? O, jaki ładny konik. Co to za konik? Srający. Tyle to wiemy. Powinienem stąd tak właściwie uciec i byłoby najlepiej, nie? Gdzie ja jestem? Ja jestem tu. Jeden... Kurde, może oni znajdą się? Tam jeździ.
wyjście. Pomij ich i ucieknij. Ja nie chciałbym ich uciekać, ale ja chciałbym ich tu zlikwidować wszystkich. A jest ich coraz więcej. O kurde. Dobra, czyli już wiem, że to będzie zły pomysł. To ciśniemy stąd. Cholera. Bo tu jest duża rzeka, której nie przejadę. Mógłbym sobie tędyk. A może bym spróbował? Zobaczymy jak tam z tym koniem. Jak najkrótszy odcinek rzeki. Może być i tu. Musisz mi pożyczyć. Chyba nie. Uhu. Zobaczymy statystyki tego konia. Może on będzie dobry, to może warto go zachować dla siebie, nie? Woła roboczego będę miał, a ten może będzie szybki. Taki nawet ładny, czorny. Chyba, że mam dalej z widy i dobrze maści konia nie widzę. A to może być Kentucky Saddler, czy ja? Jak on tam? Arthur. Siemanko. Cześć, wróciłem. Arthur. I told you it was a subtouch. My boy, my dear boy, what? They got me. I got away. Yeah, you did. Miss Grimshaw, I need help. Reverend Swanson! He's gonna set the law on us! Oh, of course he was! I'm sorry, Arthur. It is a bit late for apologies. Swanson! Mr. Morgan, you're safe now. Oh, let's get him to bed. You are safe now, Arthur. Okay. I got you. You're safe now. That's pretty, it does. That's real pretty. Miss Grimshaw, will you sit with him a while? Of course. Naturally. You'll be okay, Mr. Morgan. Tak jest. You're home. Mm-hmm, na pewno. O, jaki ładny jeleń. Kurde, jak to fajnie wygląda. Parę tygodni leżał w łóżku, to dobrze. Musiał tam leżeć. I thought I'd be burying you, Mr. Morgan. Jaki zarośnięty. Well, not quite yet, Reverend. Chcę się ogolić. How you feeling? Oh, about the same as you. I'm sorry to hear that. Well, take care of yourself. Tak jest. You too. No i dobra. Usiądź, nie będziemy już siadać. Tylko
Idziemy do chałupy. Przede wszystkim musimy wyglądać jak ludzie, a nie jak jakieś nie wiadomo co, nie? Czyli tak, w pierwszej kolejności co my tu mamy? Trzeba się ogolić, no. Przytnij cały zaraz. O kurde, patrzcie na ile kresek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jopki. Chyba, że zrobimy z niego całkowitego dwala, co? No, broda słabiej urosła, ale... Broda słabo. Może drwala takiego byśmy z niego zrobili, co? You're a bastard, Dutch Vanderlind. Co wy na to? Robimy drwala z niego? Jakiego? Dobra, to może inaczej. Włosy z pomadą. O, ulizane na gel. A można przyciąć włosy? Nie, nie mogę przyciąć włosów, co to jest? Tylko zaraz, włosy z pomadą albo... To co, robimy drwala? Nie, no dobra. Zróbmy z niego takiego, jaki był. Taki, popatrz, jaki piękny chłop toś. Samą brodę mu przytniemy. A niech będzie, boku brody też mu trochę. No, trzeci. No i wąsa. No trzeci. Albo wąsa bym zostawił mu takiego. O, dobra, wąs niech by zostanie. Pokaż się, Arturku, jak ty wyglądasz. Teraz wyglądasz jak gangsta. Dobra, dobrze, trzeba byłoby zmienić jeszcze ubranie, bo mi ta kurtka jest w ogóle niepotrzebna. Stroje. Co my mamy? Własny strój. Ten też jest Nevado i Bandita z Grizzly. Ale to miał być własny strój, ale bez odzieży wierzchniej. Oczywiście, że bez. Bez odzieży wierzchniej i koszula ma być czarna. Francuska koszula, ale czarna, właśnie. I jeszcze do tego miała być kamizelka. Kamizelka jest. A czapasy? Strzeleckie z frędlami. Nie wiem, czemu oni mi to zmieniają, to wszystko. Szelki, spodnie. Spodnie miały być jinxy. Nie rancherskie, tylko jinxy. I to niebieskie jinxy miały być. O, tak jest. Odzież wierzchni, a i kapelusza jakiegoś sobie, tu mamy kapelusz. Hehe, śmieszne, co? Z bobra, ten niby mam. Bez kapelusza to nie. Plantatora. Dobra, niech będzie ten kapelusz. Okidoki, czyli mamy ogarnięte mniej więcej. Mniej więcej mamy ogarnięte, to teraz trzeba byłoby zobaczyć tak, nasze statystyki. A konia nie mam. Z tym panem na ryby już dzisiaj nie pójdziemy, ale pójdziemy jeszcze do... Gdzie on jest? Tu. Nie, nie jestem zajęty, właśnie idę z tobą porozmawiać. Panie kolego sympatyczny, co masz dla mnie? Nie mogę z nim? Mogę. Why? Well, I know you think I'm just some effete buffoon. What? A man of words and not of action. Hardly a man at all. Well, I think you're as slippery as an eel in an oil slick, but still a man. Because I think I've found something interesting. Myśli, patrzcie, yeah? On myśli. Have you ever robbed a stagecoach? No, never. Well, who would have even thought? Of course I robbed a goddamn stagecoach. You know I have. And what's the problem with stagecoaches? The armed man attempting to put a bullet in your head? Not quite. The odds. I mean, is it worth the robbing? Sometimes. I know. But, well, if you'd like to come with me,
I can introduce you to a new best friend, and he's going to give you all the decent, robbable stagecoaches a hot-blooded degenerate could require. Well, I could require a whole lot. So where do we find this friend of yours? Rhodes. Rhodes. Powiedziałem do Rhodes. Gdzie moja chabecina? Well, lead the way and we'll find out. Chciałbym... To jest mój Shire, a tego nie mogę zobaczyć konia. Ale to jest ten American Pinto. Czy jakoś tak to się nazywało. Ale ja mam swojego Shire'a, wielkie bydle. You sure seem to have got a bow around here. You know me. I like to make friends in low places. How the hell you end up down here anyway? I could ask the same of you. I have a few commitments over this way. Some expenses to meet. Expenses? What expenses? Gentlemen's canes and rabbits to pull out of hats? Among other things, I had quite a nice little business going for a while. Shares in a gold mining company. Excellent returns for the investor of a certain financial standing. Until, well, that unfortunate run-in with the law. Yeah, that's how it goes. Thanks for disappearing on us during that Sean business, by the way. Here we are. We can hitch up outside. I'll make the introductions, Arthur. Też ładny konik. Ten taki sadler. No takie dość duże są te właśnie koniki. Może i nie, a może mi się tak wydaje. Tak wydaje. Uda się do jakiegoś tam. We don't want to scare him off. Ale czemu nie bijesz, chłopcze? Bill asked me to give you a message to meet him here in town as soon as you can. Something to do with the craze. I thought I'd nab you first. You did? Okay. Thanks. O, panowie, co tam u was słychać? Face Rock. Hello, o, Alden. Ucieczki na Face Rock. Hello, Josiah. How have you been? Dandy. Tu nie są te kurde góry? Like Ameryce z prezydentami? My missus is a bad woman. Terrible woman. They often are. But how's work, Alden? Terrible. Wages got cut again. They reckon they just invented a new horse's carriage will be the end of us. They've been saying that nonsense since they invented the wheel. The wickedness of bosses. I know. My comrades here and I are greatly discouraged from the adequate fulfillment of our duty. A discouraged man is no man at all, Alden. No man at all. My friend Arthur here has a present for you. Da? Mam prezent? Ja nic o tym nie wiem. Zapłać. Pogięło go? No nie wierzę, ale mnie wyciuczko. Call him Arthur. He's one of us. A fellow man of distinction. Okay. Well, this is perfect timing. I think you'll like this one, Josiah. It'll be coming south down the river road through Siltwater Strand. Thank you, Alden. Thank you very much. Oh, and Josiah, if you or Arthur are ever out Strawberry Way, ask for my colleague there, feller called Hector. He's also one of the, what did you call us again? Discouraged men, Alden. That's it, discouraged men. I like that. Well, goodbye, Alden, or should I say, adieu. Oh, adieu, Josiah. Adieu, adieu. Ja ci zaraz dam adieu. Czyli co? Strawberry też mamy. Na peronie. Dolizżące, przyjrzyj się, co to było. River Road through Siltwater Strand. Dobra, to było to chyba, nie? Wskazówka. Okay. Wskazówka. Mam dobrą myśli, mam dobrą. Follow me. Czytaj. Zaraz poczekaj. Ja na południe. Aha. Kosztowności skrzyni. Pasażer to bogaty mężczyzna nazwiskiem Chester Damsen. Ambitny, ale nieprzyjemny śpiewak operowy. Oho, użyj wyobraźni, no to pięknie. Czyli co? Pokażcie mi jedną rzecz. Czy się coś pokazało? Strawberry jest tu. I tu mamy kolejnego pana, który jest... O, to kozy jakieś. Właśnie. To jest niezadowolony pan. No dobrze.
Gdzie jest Jaśko? Jaśko, do roboty. Jadymy. Jadymy, moi drodzy, jadymy, jadymy. Będziemy obrabiać śpiewaka operowego. Mam nadzieję, że nie będzie śpiewał. Simple as can be. Seems a lot of the station workers are in on it these days. Earning a pittance, the unions are whipping them up, so they want something on the side. Like he said, there, strawberry. Could create a lot of opportunities for a man in your line of work. I ain't sure about going back to strawberry after all that Micah business. A właśnie, bo ja tego z więzienia wyciągnąłem. Didn't sound like you left anyone alive to recognize you, so I wouldn't worry too much, dear boy. All this trouble, you gentlemen are becoming quite the celebrities, aren't you? Soon you'll be on the front of a dime novel. And dead, of course. We're hoping to be long gone before that. Dutch has a plan. If anything goes wrong, let's meet back here at this crossroad, okay? Alright. Na rozdrożu. No dobrze. Spotkamy się na rozdrożu. Jeszcze nie wiem, na którym, ale się spotkam. Patrzcie, jelenia i sarny przychodzą normalnie pod same kurde gospodarstwo. Here we are. This is the spot. Oh. Czyli tu będzie to nasze rozdroże. Tak jest? Co, zagubił się? Okay. This should do. Sure. Here. I'm hoping we won't need those. Better safe than sorry. So what were you thinking? Well, according to this, the loot is located in a strong box, which is in the back. I'll put on a little performance, and you can scurry around, open the strong box, and relieve them of their goodies. And how do I open the strong box without threatening someone to open it for me? This should work. And I can do this silently? Well, I'm hoping complete silence won't be necessary. But you're going to wish you had your earplugs. This is Damson. Oh, very good, Alden, very good. Of course, if anything goes wrong, you can wave your guns around like you normally do. Hold tight. They'll be here soon. Dobra, to może byśmy jeszcze coś sobie wzięli, jakiegoś ciekawego. Czterotaktowy, to był ten chyba najlepszy, nie? Tu byśmy sobie wzięli jako muzyczka dubeltówkę. There it is, right on time. Let's go. Keep your distance so they don't see you. And please leave that gun in its holster for once. Ja, karabin przez grzywę przychodzi. Dobra, Mieczysław. I'll ride ahead and get the coach to stop. You hang back. Don't let them spot you or you'll scupper the whole thing. To mogę zmienić tego, kolegę, patrzcie. O! Teraz będzie moja szansa. Fools who believe Westerners don't know anything about culture. I couldn't agree more. Could you? It's such a small show, but would you sing something for me? I'm looking for a mezzo-soprano. I don't know. Miss Damson. Oh, I can't show this. Oh, it. Pięknie. Ma w dupie was. Występ.
matko. Tego bym odstrzelił, ale nie wiem, czy tak się da. Śpiewaj dalej, kobieto. Koszulka. My good man, they're perfectly safe. Can we go, please? I got a train to catch. Oh, won't you be quiet, you horrible little man? One more time, from the top. Dobra. Zobaczmy, co ten jeszcze on ma do powiedzenia dla niej. Tak jest. Is on the 23rd of this month. I can't say enough about Mrs. Damson. Magnifico. So sorry, gentlemen, for the interruption. Farewell. Skrzynka została otwarta. Proszę bardzo, jak ładnie. Iha. Ciśniemy stąd, żeby nas nikt nie zauważył. Mieliśmy się spotkać na rozdrożu gdzieś. Chyba. Tylko nie wiem, na którym. Dobra, może podjadę do niego jeszcze. Zobaczymy, co. Diligence odjechał. Siemanko, kolego. Garnęliśmy kasiurkę. Chyba coś czuję, że to nie tak do końca jest. Well done, sir! Well done! It was easy. You did all the work. Teamwork, my dear boy, teamwork. Here you go. Thank you. Oh, it's only good. Go see Alden from time to time. See you soon, Arthur! Do Aldena, czyli Alden będzie miał dla nas kolejne zadania, moi drodzy, na to wychodzi. Przydział gangu 206 dla Olków, no to już jest elegancio. What? To już jest elegancio. I co nam jeszcze pozostało? Nie to. Gdzie jest mapa? Tu jest mapa. Został Bill jakiś. Billuś został i chyba będziemy musieli do niego podjechać, zobaczyć, co on tam sobie. A ja jeszcze chciałem jedno, że Goli Broda, właśnie, ale Goli Broda to jest tylko tu. Gdzie mamy? Signed. A drugi Goli Broda gdzie jest? Wy? Valentine. Skurkowańcy. Skurkowańcy nie ma tutaj. W Rhodes. Goli Broda, nikt się nie goli. Indyk. Dobra, wiem, że nie mogę używać broni. Dobra, dawaj ptoka. Parę piór się przyda. O, ładnie. Ładnie wykroił piersi indycze. Bro, co my tu mamy? Szkoda, tak jak mówiłem, szkoda, że nie można dyliżansów, do dyliżansu się podłączyć. A tu jeszcze jakiś pan jest, jakiś koń. Kurde, to nie to. Nie to! Bimber se wziąłem, ja pierdziel. Zauważyłem się w bimbru. Tu będzie coś na grubo, coś czuję. Been waiting for you, Arthur. Well, I'm sorry to have kept you. Come on, let's get going. O, jest i mój drwal. We're meeting a couple of the Greys over at the saloon. They spoke to Bill about a job. Needing security. After the farce of stealing the horses for them, why are we doing this? Because we need to stay in with them, and they're paying. So what kind of security they want? We're about to find out. Now come on. This seem legit to you, Bill? Sure. Dutch said we was to keep on dealing with them until we find this gold. Jakiego złota? Nie ma żadnego złota, chłopy. O czym wy marzycie? Złoto to jest tylko w Buldraszu.
big misunderstanding about them horses. And what about boarding their fields? They don't know we had anything to do with that. Oh, that's so? Yeah, they think it was the Braithwaites. Listen, I know these Grey Boys a bit now. This is on the level. We're stuck in the middle of some ancient feud, but instead of playing both sides, we're being used by both of them. They were saying the Catherine Braithwaite. Hey, hold up. This don't feel right. Now it don't feel right? I could have told you. Dobra, nie ta broń. Ta broń nie interesuje. Ktoś mi powie, co tu się stanęło, bo ja nie bardzo... Nie! Wyrzuć dziada. Nie chcę cię, spadaj. Ale przeszukamy... Przeszukamy trochę tutaj. Jezu, nie teraz. Wziąć jakąś amunicję czy coś? Nie mogę. A
mogę iść przeszukać wszystkich po kolei? Bo ich trochę tutaj pospadało. To bym parę... Czekaj. Chłopie, no moment. Czekaj, to jeden w środku jeszcze jest. No co robię? No ograbiam ich, chłopie. No daj mi spokój, kurde. Dobra, idę, bo zaraz będzie burczał. O, jaki ładny kapelusz. Zmieńmy sobie na ładniejszy. O. Patrzcie, ile ich tu leży. Ale bym miał tutaj... A może da się ograbić jeszcze ich, co? Ciekawe, poczeka na mnie czy nie? Dobra, załóżmy, że... Załóżmy, że poczeka. Już tutaj trochę... Trochę się przewinęło. Ja sobie tutaj... Obgrabię ich wszystkich. Mam nadzieję, że mnie nie wywali nigdzie. Zobaczymy, czy na mapce mamy... O, mamy ich popisanych. Proszę bardzo. Dobrze byłoby zacząć od końca, nie? Czyli bym musiał iść aż tu, na sam koniec ulicy. Chociaż ten jeszcze jest blisko, ale boję się, że jak podejdę za blisko, to będzie niedobrze. Dobra, to idziemy tu na koniec ulicy. Idziemy na koniec ulicy. O. Parę zegarków się zabierzemy. Ale co... A jeszcze co tu mamy? To... A, to ja tu Lancastera se wsadziłem. No to ten Lancaster to jeszcze nie taki zły, bym powiedział. Kurde, wiedziałem. Jasne, więc za daleko. Porzucono gang. To nie tak miało być. Not all of them. Sheriff Gray. And what about Bill? Where the hell's he? Dobra, to chociaż poszukam tylko tych, co tutaj są. Znałem, że cię już tamtych truposzy nie ma, nie? Tak mi się wydaje. Tych wszystkich powalonych... Nie, są. Ale nie są tak daleko. Ej. Zrobimy jeszcze raz taki myk. Gdzie oni najdalej są? Przy wrogu budynku, zobaczymy. Ten. A ten jest na górze. Da się tu wejść? Nie da się wejść. Okej. Czyli można by powiedzieć, że jest to maksymalnie daleko jak się da. Część pewnie jest na w oknach. Ale w oknach mnie niespecjalnie to interesuje. Bo tam pewnie nie wejdę. Albo i wejdę, zobaczymy. Wiem, że jestem pazerny i chcę ich wszystkich ograbić, no ale... Z drugiej strony, dlaczego mam tego nie zrobić, nie? Skoro oni mnie chcieli zabić, to ja im zabiorę pozostałości. O. A ty tam czekaj i krzycz, wołaj go, tak? Tak jest, wołaj go. Wejść do środka. A na górę schody. Nie ma. Ale mogę zabrać ciastko osiane dla konia. Pewnie, że biorę. Ej, tu sklep jest w ogóle. Dawaj, zabieramy wszystko, panie. Co mogę zabrać, to zabieramy.
czego nie mogę. Tytoń do rzucia mnie nie interesuje. Bourbony mnie też średnio interesują. Mnie by bardzo interesowało. To by mnie interesowało. Pióro by mnie interesowało. O, proszę bardzo. Jeszcze coś mogę? Nie mogę. Tu nie mogę. Kurde, darmowy sklep, to co nie brać, nie? Sera też zabiorę, dlaczego by nie? Co tu, jabłka też zabierzemy dla konia? Tak, gruszki zabierzemy dla konia. Bierz tu gruszko. Czy to jest jabłko? Nie, to jabłko, dobra. Serek na ryby. Jeszcze mogę? Mogę dużo zabrać. Na przykład mogę cygara sobie zabrać. Kurde, gdzie wchodzisz? Poziom tu. Cygaro nie mogę. Ale tu coś mogę. Nie można więcej solone. Katalogi niekoniecznie. Ja bym chciał pióro kupić. Albo. Albo ukraść, albo lusterko jakieś. Coś mogę zabrać, ciastkę jakieś. Słodycze. Nie widzę, słodycze to kwice. No dobra, chyba tu już więcej. Wyjdź. Bo tu już więcej kolegów nie ma. Ale tu jest ich dużo. Tego ograbiłem. Ten jeden pewnie jest na górze właśnie, też tak myślę. Ale jak jest na górze, to tu są schody, a jak są schody, to możemy tam wejść. O, to to. O. To jak co? Nie będą sobie ze mną pogrywać. Mogę wyskoczyć? Nie mogę. Tu jeszcze ktoś. O, ten jest tam, dobra. Okidoki. Okidoki. Czekaj, już idę do ciebie, spokojnie, jeszcze chwilę, wytrzymaj. Wytrzymaj i zaraz się z gryjami rozprawimy do końca. Jeszcze moment. Jeszcze momencik. Uno momento. Tu będzie jeden. Ale złotych obrączek. Tu będzie drugi. Teraz tutaj dziad jest na ganku. Mogę? Teraz tutaj ograbić mogę. A już tak wiedziałem, że jak podejdę bliżej, to się skończy, ale tyle co mogłem, to ich obrobiłem. I'll blow his brains out! You want to join your little friend there, do you? Either way, you're a dead man. Morgan? O kurde, akcja się zaczyna. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze ktoś? Ale mu łeb rozerwało. Po co ci to było, chłopcze? Well, how the hell was I to know? Let me see. They set us up once before. They didn't like us. We destroyed their farm. Should I go on? Go easy on him, Morgan. He was out trying to find a lead. Same as you. Same as Hosea. All you do is complain when things don't work out. Except when it's your goddamn fault. You don't know what you're talking about.
You don't give a damn about nobody but yourself. Oh, you act so high and mighty, but you're no better than the rest of us. I've ridden with you boys close on, what, 6 months now? And all you ever done was complain. You can fight, but you can't think. You can't do either. Okay, cowpoke. So, you just need to take the boy's body. Bury him proper someplace, quiet. Micah, best you and I don't speak for a moment. I'm just so frightened by you. Get out of my sight, pair of fools. Durnie, dokładnie, durnie. Ale zobaczcie, ile leży tam jeszcze skarbów. Kurde, ja ich nie mogę przeszukać. He was like an annoying little brother to me. What fun we had riding together. What a goddamn mess we're making of things. Nowy wpis w dzienniku. Misja wykonana, moi drodzy. Gdzie my są? Jesteśmy gdzieś tu. Została nam misja z Dutchem. Więc, moi drodzy, pojedziemy sobie do obozu. Pojedziemy sobie do obozu, ale misję z Dutchem zrobimy sobie kiedy indziej, znaczy kiedy indziej, w następnym odcineczku. A tymczasem żegnam się z wami, do zobaczyska, trzymajcie się, na razie, hej.